Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Skibiński. Jestem historykiem, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i mam zaszczyt na zaproszenie dyrekcji Zamku Królewskiego poprowadzić pierwszą z cyklu debat poświęconych dziejom najnowszym Polski, historii XX wieku i sposobom rozumienia tej historii. Znajdujemy się w szczególnym miejscu w sali senatorskiej Zamku Królewskiego, sali, która była świadkiem wielu ważnych wydarzeń. Między innymi w tej sali zaprzysiężono Konstytucję 3 maja. W tej sali był najpierw koronowany, a potem został zdetronizowany jako król Polski car Mikołaj I. A za nami znajduje się wystawa upamiętniająca prezydentów z kolei niepodległej II Rzeczypospolitej, a także prezydentów Rzeczypospolitej na wychodźstwie. Wykorzystano do tego celu apartamenty prezydenckie znajdujące się właśnie na Zamku Królewskim. Niemniej, kiedy chcemy rozmawiać o XX wieku, o polskim XX wieku, musimy zacząć od tego, z jakim bilansem, w jaki sposób Polacy weszli w to minione stulecie. Czyli krótko mówiąc, musimy porozmawiać o tym, jaki był bilans epoki zaborowej. Epoka ta, która symbolizowała z jednej strony brak niepodległego państwa polskiego, ale z drugiej strony też podział Polski, podział Polaków na trzy, a może nawet czasami mówi się, że więcej organizmów politycznych, organizmów prawnych, organizmów gospodarczych, jest czasem bardzo szczególnym i wydaje się, że musimy się zastanowić, do jakiego stopnia odcisnęła ona swoje piętno na XX wieku, a być może nawet na naszej obecnej sytuacji. Aby o tym porozmawiać, zaprosiliśmy wybitnych historyków tego okresu, poczynając tutaj od prawej, pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauki, z Instytutu Pileckiego, specjalista przede wszystkim od zaboru pruskiego. Następnie pan profesor Maciej Gloger, literaturoznawca, specjalista przede wszystkim chyba od pozytywizmu, ale w ogóle tutaj przede wszystkim będziemy indagować pana profesora o sprawy związane z kulturą polską tego okresu. No i mój kolega z Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor Michał Kopczyński, specjalista od spraw cywilizacji materialnej, historii gospodarczej, można powiedzieć, wybitny statystyk historyczny. Proszę panów, zacznijmy od, chciałbym zadać na początek pytanie profesorowi Kucharczykowi. No, mówi się o tej epoce zaborowej w takim dyskursie szkolnym, podręcznikowym, przede wszystkim jako o czasie utraty niepodległości, braku własnego państwa i pewnych ograniczeń rozwojowych wynikających z tego braku własnych struktur politycznych. Panie profesorze, czy rzeczywiście to był czas aż tak bardzo poważnych ograniczeń rozwoju naszego kraju, naszego narodu? A jeżeli tak, to na czym one właściwie polegały? Dlatego, że powiedzenie, że po prostu nie mieliśmy państwa, wydaje się chyba niewystarczające dla zrozumienia sedna tej sytuacji. Przede wszystkim bardzo dziękuję dyrekcji Zamku Królewskiego, panu profesorowi Skibińskiemu za zaproszenie mnie do udziału w tej debacie, bo rzeczywiście to spojrzenie takie w pewnej perspektywie dłuższej czasowej na to dziedzictwo właśnie także epoki rozbiorowej, które rzutowało na wiek XX, jest bardzo istotne. Często to nam umyka, ale żeby odpowiedzieć na pytanie pana profesora, trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką rolę w ogóle w XIX-wiecznej Europie odgrywało państwo w kontekście takich kluczowych słów jak modernizacja, postęp, rozwój. I odpowiedź najkrótsza brzmi, odgrywała rolę kluczową. Jeżeli popatrzymy na przykład na
ziemię zaboru pruskiego, czyli na państwo Hohenzollernów, Prusy, które potem jednoczą, tworzą Rzeszę Niemiecką, no to widać wyraźnie, że tam w przypadku właśnie tego państwa, które na przełomie XIX-XX wieku słusznie będzie uważane za wzór modernizacji w zakresie gospodarki, kultury, szkolnictwa, pewnej organizacji przemysłu, edukacji, także gospodarczej, to tam kluczową rolę zawsze odgrywało państwo. Kolejne fale modernizacji, które przechodziły przez Prusy w wieku XIX, poczynając od tak zwanych reform Steina-Hardenberga w epoce napoleońskiej, aż kończąc na okresie wilhelmińskim, czyli mówimy przełom XIX-XX wieku, tam głównym wehikułem, inicjatorem, ale także tym, który kierował strumienie finansowe, chociażby w takie przedsięwzięcia jak rozwój kolei żelaznych, które w tamtym czasie były, można powiedzieć, krwioobiegiem i rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, to było państwo. My byliśmy państwa pozbawieni i to, co działo się w zaborze pruskim, gdy chodzi o polskie życie narodowe, toczyło się oczywiście z wykorzystaniem różnych instytucji państwa zaborczego, ale no, można powiedzieć, pomimo tych naczelnych, można powiedzieć, wskazań politycznych, które panowały w Berlinie, no bo warto zwrócić uwagę na drugą kluczową sprawę w odniesieniu do tej kwestii, o której pan profesor pyta. To znaczy, z jednej strony mamy kluczową rolę państwa jako regulatora, inicjatora, organizatora procesów modernizacyjnych, a z drugiej strony mamy fakt taki, że rozbiory oznaczały, że ziemie polskie stały się peryferiami trzech państw. Peryferiami nie tylko w sensie geograficznym, jak popatrzymy na mapę, peryferia, czyli coś skrajnego, gdzieś na skraju leżące, ale peryferiami także w sensie upośledzenia cywilizacyjnego w najszerszym tego słowa rozumieniu. No, jeżeli mówimy o zaborze pruskim, bo ja tutaj jestem identyfikowany z tym, z tą częścią dawnej Rzeczypospolitej w kontekście pewnego spojrzenia na dziedzictwo rozbiorów, no to taki, można powiedzieć, najbardziej emblematyczny przykład tego fatalnego skutku zepchnięcia nas w wyniku rozbiorów do peryferii, no to jest uwiąd takiej perły dawnej Rzeczypospolitej, jakim było miasto Gdańsk. Miasto Gdańsk, które czerpało swój dobrobyt i rozwój z faktu tego zaplecza gospodarczego, które straciło jednolitość po zaborach. Zostało do rzeczy Wisły, jak wiemy, rozerwane, przedzielone przez trzy państwa zaborcze. Zyskuje Szczecin, który ma jednolite zaplecze, do rzeczy Odry w jednym państwie. No w każdym razie to pokazuje także w różnych innych segmentach życia gospodarczego, ale także edukacyjnego na przykład, że istotnie ten tak zwany wschód monarchii pruskiej, najbardziej wschodni z całego wschodu, czyli ziemie polskie, on był, że tak powiem, peryferyjny nie tylko na skutek pewnej siły inercji, ale też pewnych celowych działań władz zaborczych. Czasu jest niewiele, więc kończąc tylko powiem, że no nieprzypadkowo przez cały okres, aż do 1918 roku, systematycznie władze w Berlinie odmawiały nawet uwzględnienia niemieckich petycji o zorganizowanie uniwersytetu na ziemiach zaboru pruskiego. Ta część dawnej Rzeczypospolitej jako jedyna była pozbawiona uniwersytetu. Dopiero jedną z pierwszych decyzji powstającej do niepodległości Wielkopolski jako części II Rzeczypospolitej była decyzja o powołaniu Uniwersytetu w Poznaniu. Ale to była celowe takie nakładanie już nawet nie szklanego, ale żelaznego sufitu pewnej perspektyw rozwojowych dla Polaków w tej peryferyjnej części Prus. Właśnie, to znaczy tutaj wydaje się, że byliśmy traktowani w sposób specjalny, nie preferencyjny, o tak to powiedzmy, delikatnie. Natomiast jednocześnie przecież XIX wiek to jest, znowu odwołując się do takiego dyskursu podręcznikowego, czas rozkwitu polskiej kultury. Romantyzm, pozytywizm, no, to są te epoki, które kształtują wyobrażenie o polskiej literaturze, a literatura to sedno polskiej kultury, jeśli chodzi o, nie wiem, wspólnototwórstwo, tak, czy to, co najcenniejsze w dorobku
dorobku duchowym kolejnych pokoleń Polaków. I teraz zwracam się do pana profesora Glogera. No, jak można zrozumieć ten paradoks? No, jesteśmy peryferią, jesteśmy jakoś upośledzeni brakiem tego bytu politycznego, jednocześnie gwałtownie rozwija się nasza kultura. Jak pan profesor to interpretuje? No to tylko można interpretować w kategoriach metafizycznych, czy w kategoriach jakichś imponderabiliów. Po prostu człowiek potrzebuje także tego drugiego wymiaru swojego życia, nie tylko tego biologicznego czy materialnego, ale też jednak najważniejszą sferą jego aktywności jest ta sfera spoza walki o byt, jak to ujmował Felix Koneczny. Niemniej fenomen ten rzeczywiście wymagałby jeszcze jakichś głębszych uzasadnień, być może już w kontekście tylko może Europy Wschodniej, ale obserwujemy takie zjawisko, że po rozbiorach, po traktacie, po kongresie wiedeńskim narodowości coraz bardziej, coraz silniej aspirują do swojej tożsamości. To można wytłumaczyć tylko właśnie rozwojem pewnych dziedzin refleksji, namysłu naukowego, filologicznego. To jest rozwój refleksji nad językiem, nad literaturą. Pamiętajmy, że Adam Mickiewicz nie był tylko twórcą literatury, ale przede wszystkim był akademikiem, tak? Studentem Uniwersytetu Wileńskiego, następnie wykładowcą w Lozannie, w Collège de France. Więc to są takie dwa sprzężone ze sobą bieguny, twórczość literacka i refleksja nad tymi procesami duchowymi. W pierwszej połowie XIX wieku ta refleksja ma charakter taki bardziej właśnie metafizyczny, spirytualistyczny i to wytwarza taką energię, takie podstawy do stworzenia takiej subtelnej, ale niezwykle silnej i trwałej tkanki duchowej, na której sadowi się, można powiedzieć, polska nowoczesna tożsamość narodowa, która także sprzyja jednak kumulowaniu dóbr bardziej materialnych. To jest związane, można powiedzieć, z takim XIX-wiecznym hasłem pracy organicznej. Pracy organicznej, która została nie zapoczątkowana przez pozytywistów, jak to się tak stereotypowo uważa, ale to właśnie już romantycy, przede wszystkim filozofowie narodowi z Augustem Cieszkowskim na czele, ale też w dialogu z myślą Zygmunta Krasińskiego, w emulacji być może z myślą Karola Libelta, ale wytwarza się takie poczucie zbiorowości jako pewnego żywego organizmu. Ta idea ma charakter początkowo bardziej mistyczny, teologiczny, wywodzi się właśnie z myśli chrześcijańskiej, z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, ale stopniowo ta idea nabiera coraz bardziej takich kształtów praktycznych. Stąd też na przykład taki filozof jak August Cieszkowski równie dobrze może pisać utwory, które podejmują skomplikowane kwestie historiozoficzne, palingenezy z ducha, a jednocześnie zajmuje się tak praktycznymi kwestiami jak zakładanie ochronek wiejskich. Tak więc romantyzm wyznacza dwa pewne podstawowe tory myślenia o zbiorowości, ten duchowy i ten także bardziej praktyczny, materialny, pozytywistyczny. Pozytywizm rodzi się w zaborze pruskim, ale dopiero później dociera do zaboru rosyjskiego. I to też jest ciekawa kwestia, dlaczego właśnie poszczególne zabory nierównomierny wkład wniosły w rozwój polskiej literatury,
polskiej kultury. Oczywiście tutaj literatura jest dominującym, czy największą zdobyczą XIX wieku, ale też nie można zapominać o malarstwie, o muzyce, tak, o teatrze. To też były ważne dziedziny wypracowane w XIX wieku, które bardzo silnie rzutowały na XX wiek. No, reasumując, nie byłoby XX wieku bez literackiego dorobku XIX-wiecznych pisarzy pokoleń literackich XIX wieku. Pozostaje nam sfera, o której zwykle w podręcznikach jest najmniej, czyli sfera rozwoju gospodarczo-materialnego. Zwracam się teraz do profesora Kopczyńskiego. Panie profesorze, czy myśmy, bo XIX wiek to jest czas gwałtownego rozwoju Europy, tak? To znaczy bardzo szybki wzrost bogactwa, wyrażający się także w rozwoju demograficznym, hasłowo mówiąc rewolucja przemysłowa ze wszystkimi tego konsekwencjami i kolejnymi etapami rozwoju. No, jak wyglądał nasz dorobek ziem polskich, jeśli chodzi o stronę cywilizacyjno-materialną, bo z jednej strony pokutuje taka wizja, no, super biednej Galicji, prawda, przysłowiowo zacofanej, przysłowiowo dramatycznie spauperyzowanej, a z drugiej strony mamy jednak jakieś znamiona sukcesów gospodarczych, rywalizacja z żywiołem niemieckim, którą no, ostatecznie jednak wygrywamy, jeśli chodzi o no, między innymi stronę rywalizacji gospodarczej na terenie zaboru pruskiego, a zwłaszcza Wielkopolski, i wreszcie no, taki symptomatyczny rozwój chociażby miasta, w którym teraz jesteśmy, to znaczy Warszawy. No, gwałtowne wzbogacenie się wydawałoby się bardzo stłamszonej przez administrację zaborczą Warszawy po, powiedzmy, od lat 80. XIX wieku. Jak do tego podchodzić? Jak to rozumieć? Tak, to jest historia gospodarcza, to jest coś, co jest w podręcznikach, stosunkowo mało tego jest, bo to jest nudne. Tak, zacznijmy sobie od tego, co to jest ten gwałtowny rozwój materialny. Bo to nie jest tylko jakieś bogactwo, takie mityczne rzeczy. Bo człowiek sprzed I wojny światowej zupełnie nie był w stanie wyobrazić sobie rzeczywistości z początku XIX wieku, sprzed 100 lat. To znaczy musiał pojechać gdzieś na wieś, na prowincję i wtedy miał rzeczywistość sprzed 100 lat. Ale koniec tego długiego XIX wieku, czyli jesteśmy gdzieś przed rokiem 1914, to jest epoka sztucznego światła, to jest epoka kolei, to jest epoka samochodu, automobilu już wtedy, to jest epoka chemioterapii, czyli chemicznych leków opartych na wiedzy, prawda, a nie tylko na jakimś domyśle. To jest epoka wreszcie w UWC, water closeto. To są wszystko rzeczy zupełnie nieznane 100 lat wcześniej. To jeszcze właściwie, przynajmniej jeśli chodzi o ziemię polskie, to nawet jeszcze wtedy nie było jakichś regularnych połączeń dyliżansowych, bo one się pojawiły dopiero gdzieś tam w Królestwie Polskim, chodzące w miarę regularnie. I to jest ten postęp, który się dokonał. I teraz jak popatrzymy na te trzy zabory, bo tu pan profesor Kucharczyk mówił o państwie, oczywiście państwo jest niesłychanie istotne, dlatego że jak mówimy o w ogóle rozwoju europejskim, no to mamy taką industrializację oddolną, taką samą z siebie i to jest przykład brytyjski. I mamy dalej takie modernizacje odgórne. Niemiecka to jest taka częściowo odgórna, częściowo, prawda, finansowana przez banki. Francuska też jest w gruncie rzeczy odgórna, bo to jest Napoleon III. No i rosyjska jest skrajnie odgórna, więc właściwie wszędzie tutaj państwo odgrywa rolę. I to są trzy różne państwa, trzy różne dzielnice Polski i trzy różne funkcje, które im są przypisane. I to pozostaje.
dlatego że mamy tak, stosunkowo najbardziej zindustrializowany pod koniec XIX wieku region, to jest Królestwo Polskie. Ale jak się popatrzy na Królestwo Polskie, to są to niesamowite różnice, bo jest takie z jednej strony Łódź, prawda, taki rodzaj polskiej Ameryki, można by powiedzieć, zresztą przez wielu twórców odbierane jako takie, no nie chcę powiedzieć obce ciało, ale przynajmniej egzotyczny element w Polsce, ale obok tej Łodzi, czy obok Warszawy, która, czy Zagłębia Dąbrowskiego, tych takich naprawdę regionów przemysłowych, mamy, mówiąc z rosyjska, głubinkę, no to znaczy jakąś gubernię augustowską, gdzie jest po prostu nawet pługi żelazne są stosunkowo nieliczne tuż przed początkiem XIX wieku. Zresztą wystarczy spojrzeć, to naprawdę nawet na naszą dzisiejszą sieć kolejową, dzisiejszą, bo to widać, kiedyś, teraz to ja nie widzę w tych pociągach z Intercity, bo nie ma tego, ale kiedyś w tych pociągach dalekobieżnych to zawsze było w przejściu, była mapa linii kolejowych i było widać wyraźnie, gdzie były granice Królestwa Polskiego, to tamte linie kolejowe były takie, powiedzmy sobie, no, bardzo rzadkie, prawda? Co pokazywało, że to jest wyspowa, modernizacja wyspowa. Natomiast jak pójdziemy sobie do Wielkopolski, czy generalnie do dzielnicy pruskiej, no to ona jest mniej wyspowa. Tam jest jednak taki, powiedziałbym, ten marsz ku modernizacji jest bardziej, przy wszystkich zastrzeżeniach, o których pan profesor powiedział i które tutaj podzielam te uwagi, to jednak to jest marsz bardziej taki, powiedziałbym, no zrównoważony, to teraz modne jest, modne pojęcie. I wreszcie, jak spojrzymy na Galicję, no to ona jest taka, prawda, zacofana. Ale ja na to zjawisko patrzę, jakoś przy moich badaniach patrzę przez pryzmat standardu życia. Standard życia można badać przez, badając na przykład płace i ceny, koszty utrzymania i tak dalej. Ja to badam z trochę innej strony, mianowicie badam od strony i zjawisk demograficznych i antropologicznych. Wysokość ciała, czyli wzrost. Wysokość ciała jest takim elementem, który jest warunkowany genetycznie, ale jeżeli badamy większe populacje, to już tutaj nie tylko mamy wpływ genetyczny, ale zmiany w tych większych populacjach, wzrost średniej, a wysokości ciała w jakimś tam okresie dłuższym, znamionuje poprawę standardu życia. Bo to nie jest cecha genetyczna, którą się ma raz na zawsze, tylko ona się zmienia pod wpływem standardu życia. To jest wiedza zresztą już taka z antropologii jeszcze pierwszej połowy XIX wieku. I mniej więcej wszystkie ziemie polskie zaczynają rosnąć. Średnia rośnie, to się o tym mówi, trend sekularny. Gdzieś od urodzonych w latach 60. XIX wieku. Niezależnie od tego, jak były reformy agrarne. Jedne były w latach 20., inne były w zaborze w Królestwie Polskim w 64 roku, w Galicji nieco wcześniej, w 48. Niezależnie od tego, we wszystkich dzielnicach to podnoszenie się wysokości ciała następuje od lat 60., bo to jest koniec epoki głodu. Kończą się głody, rzadsze są głodne przednówki. I oczywiście według tego schematu. Wielkopolska najwyższa, Królestwo Polskie bardzo zróżnicowane na drugim miejscu, Galicja, Karły. 1886 rok, Stanisław Szczepanowski pisze sławną pracę Nędza Galicji w cyfrach. I moja Galicja to po prostu jest, no, straszne. 5000 ofiar, a umiera ludzi z głodu. Oczywiście dzisiaj wszyscy to traktują, że to 5000 osób leży gdzieś tam na ulicach i umarło z głodu, ale to jest nieprawda, bo on w ogóle myśli w kategoriach demografii potencjalnej, to znaczy warunki, bieda jest taka, Galicjanin je, prawda, jeden Galicjanin je jak 1/4 człowieka i dlatego się nowi nie rodzą, bo on za słaby jest, żeby nowych mieć dzieci, o to tutaj chodzi, a nie o to, że 5000 leży na ulicach umarłych z głodu. I paradoks jest taki, że w tym momencie nagle w tej nędznej, biednej Galicji rekruci zaczynają być coraz wyżsi.
i oni dochodzą do tego samego poziomu, co Królestwo Polskie. Wielkopolska jest z przodu. Natomiast dochodzą do poziomu Królestwa Polskiego i zaczynają przerastać Królestwo Polskie. Pytanie, dlaczego? No to bierzemy historię Polski w liczbach i tam jest tak, plony przeciętne, ziemniaków, żyta, pszenicy z hektara. No więc w Galicji zaczynają być w czasie przełomu stulecia nieco wyższe. A jak się weźmie ilość dróg bitych na 100 kilometrów kwadratowych, to Galicja prowadzi, w pewnym momencie wychodzi przed królestwo. Królestwo jest z tyłu. A ja już nie mówię o edukacji, bo to jest po prostu, są dwa różne światy, jeśli chodzi o porównaniu Galicji i widać, że Galicja wychodzi na prosto. Natomiast królestwo cały czas pozostaje w tym modelu rosyjskim jakiegoś takiego skrajnego zderzenia z jednej strony nowoczesności, modernizacji, z takim skrajnym zacofaniem. I to jest charakterystyczne. I właściwie my te elementy, te różnice, one istnieją w II Rzeczypospolitej, one istnieją, no nie wiem, już nie chcę mówić, że później, bo tu nie będę całego cyklu debat wyprzedzał, prawda, ale istnieją w sposób realny. Pan profesor Kucharczyk, proszę. Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, że ta modernizacja miała swoją narodowość. Przypominają mi się w tym kontekście słowa Ottona von Bismarcka, który powiedział, że zagęszczenie linii kolejowych w Wielkopolsce będzie znakomicie służyć celom germanizacyjnym. Warszawa, kiedy się bogaci od lat 80. XIX wieku, równocześnie w centrum tej Warszawy zaborcze władze budują no, budowlę, która niekoniecznie jest związana z epoką modernizmu, ale ma zademonstrować, kto tu w kraju przywiślańskim rządzi i rządzić będzie. Mówię o wielkiej cerkwi Aleksandra Newskiego na Placu Saskim, i której cebulaste kopuły dominowały nad miastem aż do czasu jej wyburzenia przez na mocy decyzji władz II Rzeczypospolitej. Krótko mówiąc, chodzi o to, że nawet w tych coraz wyższych ciałach miał być duch lojalnych, poddanych czy obywateli państw zaborczych. Tak jak Bismarck mówił, prawda, że szlachta i duchowieństwo polskie to już my spisujemy na straty, bo oni są już nie do odzyskania. Natomiast gra toczy się o duszę polskiego włościanina, który z pewnością, wierzę badaniom pana profesora, był coraz wyższy, tęższy i w ogóle mężniejszy, ale on miał być lojalnym, polskojęzycznym, poddanym króla pruskiego. I to jest tutaj istota rzeczy. Panie profesorze? Ja tak o tych drogach, bo pan profesor o tych drogach powiedział. No, te drogi i linie to kolejowe Bismarck, służyły się, one miały służyć, prawda, temu napływowi germańskiego elementu, ale służyły czemu innemu, to znaczy wyjazdowi germańskiego elementu w ramach Ostfluchtu. Tutaj wielu oczywiście tubylców, czyli Wielkopolan, a szczególnie Ślązaków wyjechało również. Ale to jest ten taki straszny dramat, prawda, władz niemieckich, że miało być, a wyjeżdżają. To jest szerszy problem w ogóle strukturalnego kryzysu agrarnego we wschodnich prowincjach, bo też Prusy Wschodnie to były tym dotknięte, które jako żywo, nie, one tam żywioł Polski nie był mocno obecny, ale no, w każdym razie był jednak ten element taki, no, że te koleje żelazne także miały swoją narodowość. Ale tu jeszcze chciałem wrócić do tego, co pan powiedział, że właśnie miał mieć swoją twarz, to znaczy twarz taką austriacką, rosyjską i walkę o chłopa. No więc co się okazało, trochę kamyczek do ogródka pana profesora Glogera wrzucam, co się okazało, co było zaskakujące, to była pewna atrakcyjność kulturowa tego modelu polskiego. Wydawałoby się, że on powinien być właściwie upaść, no bo mieli państwo, przegrali to państwo, państwo upadłe, prawda, to cała ta propaganda zaborcza od 1772 roku, właściwie powinni powiedzieć, zadowoleni być, że tutaj przyszli jacyś nowi, lepiej zorganizowani władcy. Przykład, parę przykładów tylko z jednej dziedziny, żeby nie było, że jestem tendencyjny i dobieram, tylko z medycyny. Józef Dietl. Kojarzymy go jako prezydenta Krakowa, który Kraków zmodernizował, jako lekarza, który opisał kołtun Polski jako jednostkę, no nie chorobową, bo udowodnić to nie jest choroba. To był właściwie człowiek pochodzenia austriackiego z bardzo biednej rodziny,
który ukończył studia w Austrii, w Wiedniu. Potem był jednym z trzech głównych postaci młodszej szkoły wiedeńskiej, Rokitański, Szkoda, obaj Czesi zresztą, Szkoda, są, nazwisko wskazuje. No i Dietl. Potem Dietl, jako już bardzo znany lekarz, trafia do Krakowa, zostaje rektorem uniwersytetu, no bo jest takie przekonanie, że no przecież to jest czysty Austriak. Więc on będzie tutaj, prawda, no nie będzie walczył o język polski wykładowy. No to nie, no to właśnie na tym tle dochodzi do jego konfliktu z władzami, że on właśnie ma być polski jako język wykładowy. Zresztą zostaje przeniesiony przedwcześnie na emeryturę i zostaje prezydentem Krakowa. Opolaczenie, takie powiedziałbym bardzo spektakularne. Druga postać to jest nieco później Johann von Mikulicz-Radecki, który w zasadzie rodzinnie, czesko-austriacka rodzina, tam są jakieś korzenie polskie, to jest wielki chirurg, jeden z absolutnie największych chirurgów XIX wieku, od którego się bracia Mayo uczyli. Bracia Mayo to jest absolutna legenda w ogóle chirurgii jako takiej. Wiele technik do dzisiaj stosowanych w chirurgii miękkiej to są techniki Mikulicza-Radeckiego. Pierwsze rękawiczki chirurgiczne, co prawda bawełniane, to jest Mikulicz-Radecki. Mikulicz-Radecki startuje na UJ-cie, już polski jest językiem wykładowym, startuje na profesurę, ma bardzo silne poparcie wiedeńskie i to nie polityczne, tylko takie ze świata medycznego. No, Rada Wydziału Medycznego mówi, nie, no jednak on se nie da rady, bo on po polsku nie mówi. No to wiadomo, musi po polsku profesor mówić. I on wygłasza wykład inauguracyjny, który jest czystą polszczyzną powiedziany, jednak po polsku mówi. Kim był Mikulicz-Radecki, czy był Austriakiem, czy był Niemcem, czy był Polakiem, tego nie wiadomo, on się nigdy nie zadeklarował. No zaraz potem poszedł do Królewca, a potem do Wrocławia, gdzie do tego Wrocławia pielgrzymowali bracia Mayo. Po Mikuliczu Radeckim przychodzi Ludwik Rydiger, który pochodzi z Bydgoszczy. Pisał się Rydiger po niemiecku, jak ukończył studia medyczne i już mógł, to zmienił nazwisko na Rydiger przez Y, żeby być, prawda, tym takim prawdziwym Polakiem, nawet ortograficznie być Polakiem. No i wreszcie Rudolf Weigl, czysty Austriak, który miał, z Galicji, który miał w zasadzie z polskością łączył go tylko ojczym, który był nauczycielem. Weil, który się opolaczył zupełnie, był Polakiem i naprawdę uważał się za Polaka, kiedy w czasie II wojny światowej, bo on prowadził badania nad tyfusem, szczepionkę przeciwko tyfusowi, w związku z tym miał ten, prawda, ten instytut, którego mu Niemcy w czasie II wojny światowej nie zamknęli. Wielu ludzi, tak jak Banach na przykład, a także osób pochodzenia żydowskiego, przeżyło wojnę dzięki temu, że byli karmicielami wszy u Weigla i przyszło Gestapo do Weigla, mówiąc, żeby podpisał, prawda, Reichsdeutschland. Powiedział, że on sobie już raz w życiu wybrał narodowość i narodowość wybiera się tylko raz. Ale z racji tej pozycji jemu, prawda, nic nie zrobiono. Więc te kilka przykładów. Nie chcę powiedzieć, że nie ma Polaków wybitnych lekarzy. No, Napoleon Cybulski, prawda, bardzo wybitny wynalazca, czy odkrywca adrenaliny. Natomiast te kilka przykładów pokazują atrakcyjność tej takiej formacji kulturowej polskiej i pewne takie, no, pech tych zaborców, którzy chcieli, ale nie dali rady. Mało tego, oni z niepokojem zauważali, że ci Polacy, których oni, ci wielcy kulturträgerzy pruscy uważali za taką pustynię kulturową, którą tutaj trzeba dopiero cywilizować i karczować te polnisze wytrzaw. Ci Polacy bardzo szybko się uczą, są bardzo pojętnymi uczniami. Są takie symptomatyczne z przełomu XIX-XX wieku publikacje i to w takiej prasie niemieckiej kierunku narodowo-liberalnego, które alarmują, że na niemieckim wschodzie dochodzi do renesansu polskości, ponieważ dlaczego? Dlatego, że Polacy tak bardzo pojętnie uczą się i wykorzystują instrumenty, jakie daje pruskie czy niemieckie Rechtsstaat, czyli państwo prawa. System instytucji, organizacji, stowarzyszeń, finansowania tych
tych organizacji jest przez Polaków bardzo umiejętnie wykorzystywana, przeciwko nam alarmują, prawda? I to jest też taki, taki można powiedzieć, no, bardzo, bardzo wymowny przykład, że istotnie już w tej epoce, kiedy rzeczywiście cała logika państwa prawnego w Prusach i w Niemczech się kruszy, bo akurat w przypadku Wschodu oni będą stosować prawa wyjątkowe, czyli na przykład prawo o przymusowym wywłaszczeniu polskiej własności, czy tak zwaną ustawę kagańcową. Mówimy o tych ostatnich latach przed pierwszą wojną, ale to już jest wiek XX. Więc no, okazuje się, że jednak wobec tych Polaków trzeba stosować jakąś nadzwyczajną politykę, bo nawet to, co miało ich germanizować, miało ich akulturować do kultury niemieckiej, zostaje wykorzystane przez nich do tego, aby realizować własne cele narodowe. To jak pan profesor wyliczał tych wielkich, piękno określone, opolaczonych Austriaków, przypomniał mi się cała rodzina, dynastia właściwie twórców polskiej bibliografii, Estreicherów. Skąd ci Estreicherowie się wzięli? No, przykłady można mnożyć, tak? Bardzo proszę. Dwa najbardziej spektakularne przykłady dwóch renegatów z polskości, którzy potem w przyszłości zostaną wielkimi polskimi literatami. Joseph Conrad i Henryk Sienkiewicz. Joseph Conrad przecież opuszcza Polskę w przekonaniu o całkowitej klęsce polskości, naszej formuły tożsamości, postanawia realizować swój indywidualny projekt egzystencjalny. I podobne są motywacje, o czym się też tak nieczęsto mówi, motywacje wyjazdu Henryka Sienkiewicza do Ameryki Północnej, do Stanów Zjednoczonych. On wyjeżdża także w poczuciu absolutnego zniechęcenia do formuły martyrologicznej, romantycznej, powstańczej, irredentystycznej. W listach do jego znajomych z tego okresu, przede wszystkim do amerykańskiego przyjaciela Juliana Horajna, jest masę takich pasusów, które dzisiaj mogą takich purystycznych patriotów niezwykle razić. On przecież tam wyjeżdża budować falanster, utopijny falanster, realizować swoje projekty erotyczne. I stopniowo ten kosmopolityzm, ta próba ucieczki od polskości okazuje się egzystencjalną porażką. Ten projekt nie realizuje się i Sienkiewicz stopniowo wraca do kraju, nie tylko w sensie fizycznym, ale przede wszystkim wraca duchowym. I to pokazuje, jak dusza twórcza musi być związana z duchem narodu, z tradycją, z historią. Wytworzenie nowoczesnej świadomości historycznej to też jest jeden z największych wkładów literatury polskiej w ukształtowanie nowoczesnej formuły Polaków. To jeszcze można Wojciecha Kęczyńskiego wymienić. No, przypadek Józefa Konrada jeszcze by wymagał kilku dokładniejszych tutaj przybliżeń, ale na to chyba nie ma czasu, ale wystarczy, że to nazwisko tutaj padnie. To znaczy, rzeczywiście można powiedzieć, że chciałbym jednak dopytać jednak o to, na czym polega ta atrakcyjność wspomniana przez profesora Kopczyńskiego zdaniem panów profesorów, bo no taki standardowy model inkulturacji, awansu społecznego w XIX wieku to jest zjednoczenie się z czynnikiem dominującym politycznie i państwowo. Tak? Tutaj mamy coś dokładnie odwrotnego. To jest kazus też no, częściowo przynajmniej także Łodzi, to znaczy, że tam, gdzie gospodarczo mają dominować żywioły zewnętrzne, to znaczy przede wszystkim żywioł niemiecki i żywioł żydowski, okazuje się, że część z tych ludzi przechodzi na jakąś przemianę kulturową ku żywiołowi polskiemu, który w zasadzie powinien tam reprezentować wyłącznie czynnik pracy fizycznej. Tak? I coś takiego jest, że rzeczywiście jakiś czynnik asymilacyjny przyciąga do polskości, a nie jest to ta klasyczna możliwość kariery w aparacie państwa bądź w elitach politycznych tego społeczeństwa. Więc na czym polega ta wyjątkowość? Bo ja przyznam szczerze, że ja nie widzę
no to nie jest na przykład zjawisko charakterystyczne, nie wiem, dla Irlandii czy dla innych krajów, gdzie pozbawionych jakby tej struktury politycznej. Znaczy ja tylko będę Łodzi tutaj przy tym pytaniu będę bronił, bo to tak spadło to sformułowanie pana profesora w taki sposób, że jakby od początku, od samego początku Łódź była przewidziana, że tutaj cudzoziemcy będą rządzić, prawda, tymi miejscowymi od pracy fizycznej. Do końca tak nie jest, dlatego że Łódź jest dzieckiem modernizacji odgórnej w Królestwie Polskim, modernizacji odgórnej, która pomyślana była nie przez Aleksandra I, tylko była pomyślana przez samych Polaków. Przez Rajmunda Rębielińskiego, wojewodę mazowieckiego, prawda, i oczywiście jego zwierzchników. I to, że tutaj trafiło bardzo wielu tych włókniarzy niemieckich, z których niektórzy stali się rzeczywiście przemysłowcami, to był pewien efekt, no, oni zrujnowani fabryczną produkcją angielską, schowali się za tą barierą celną, którą dawało Imperium Rosyjskie i mogli korzystać z kolei z tego, że bariera celna między Królestwem Polskim a Rosją była dużo niższa. Notabene później, kiedy tą barierę celną w ramach już wchłaniania likwidacji Królestwa Popowstaniowego zniesiono, to się okazało, że przynajmniej wedle opinii, bo to nauka ma tutaj sprzeczne jakby odpowiedzi, ale przynajmniej wedle opinii przemysłowców rosyjskich, Łódź zalewa Rosję swoimi wytworami i zaczęła się wojna Moskwy z Łodzią, a bardzo władze właściwie nie mogły wprowadzić z powrotem bariery celnej, no bo nie po to wchłaniali to Królestwo Polski i znosili bariery celne, żeby teraz znowu je wprowadzać, prawda? To też pokazuje taki pewien zestaw sprzeczności tej takiej polityki represyjnej względem poddanych. Ale to było tylko po to, żeby tej Łodzi bronić. Ja częściowo może odpowiem na pytania pana profesora Skibińskiego, ale tylko częściowo, nie w żaden sposób nie roszczę sobie tutaj znalezienia klucza do tego, ale bo z tym pytaniem koresponduje takie świadectwo, jakie pozostawił na początku XX wieku, też krótko przed wybuchem I wojny światowej, obiecujący generał pruski, zresztą który urodził się pod Swarzędzem, pracujący w niemieckim sztabie generalnym, Erich Ludendorff, który przyjechał właśnie na parotygodniowe manewry do południowej Wielkopolski, okolice Koźmina, Pleszewa, i pisał takie pewne goryczy i właściwie pesymizmu listy do rodziny, w których nie chodziło mu bynajmniej o zdolności manewrowe pruskich pułków, tylko to, co on zauważył tam. A zauważył, że w małżeństwach mieszanych, polsko-niemieckich, jeżeli w tym małżeństwie mieszanym żona jest Polka i katoliczka, to, tak jak pisze Ludendorff, wcześniej czy później ten poczciwy Niemiec, protestant, staje się katolikiem, dzieci są oczywiście wychowywane po polsku i katolicku i cały dalekosiężny program, wysoce, wielce finansowany przez takie instytucje jak Komisja Kolonizacyjna i inne, germanizowania tych ziem, bierze w łeb z powodu siły polskich kobiet. Skąd one czerpią tą siłę, te polskie wampirzyca, jak pisze Ludendorff? Ano dlatego, że one chodzą regularnie do kościoła i tam w konfesjonale wysłuchują poleceń, które im wydaje ksiądz. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na taki dość prymitywny antykatolicyzm Ludendorffa, który już na starość przybrał formę już kompletnej aberracji, no ale to jednak pokazuje pewną rzecz istotną, to znaczy ta, że tak powiem, atrakcyjność polskości miała różną twarz, w tym sensie, że ale jeżeli poskładamy te wszystkie rzeczy, o których my, czy zjawiska, o których mówiliśmy, to jak sięgniemy głębiej, zawsze dochodzimy do chrześcijaństwa, czy też katolicyzmu, który no, nawet miał ten wymiar modernizacyjny w sensie najbardziej dosłownym. No, całe pokolenia księży, społeczników w zaborze pruskim, to przecież nie tylko ksiądz Piotr Wawrzyniak, było wielu przed nim i po nim, którzy byli modernizatorami, nie mylić z modernistami.
księża modernizatorzy i niemoderniści. Dość wspomnieć, że termin roboty organiczne ukuł Jan Koźmian, publicysta konserwatywnego przeglądu poznańskiego, który potem przyjął święcenia kapłańskie. Czy pan profesor coś o tym czynniku atrakcyjności polskiej kultury? No, jeśli chodzi o zabór pruski, to na pewno tutaj byłaby konieczne do wskazania antynomia wolność i dryl pruski, tak? Takie państwo dosyć opresyjne, które jednak nie pozostawia jakichś wielkich możliwości, prawda, do indywidualnego rozwoju ducha. Zawsze mi tutaj przychodzi na myśl, żeby tą różnicę uwidocznić, kasus Friedricha Nietzschego, który ubzdurał sobie po prostu, że jest Polakiem, że się wywodzi z polskiej szlachty, szukał swojej genealogii. Te większość jego zapisów pochodził z tego okresu, kiedy on był na skraju szaleństwa, ale do tego szaleństwa chyba go właśnie też doprowadziło to przebywanie w tym osoczu pruskości, tak? I polskość tutaj dla większości Niemców, którzy zbliżali się do polskości, do Polski, no była atrakcyjną, taką elitarną, arystokratyczną formułą w okresie, kiedy świat się demokratyzował. Tak, ta formuła polskości zapewniała jakieś takie poczucie elitaryzmu. Więc od kosmopolityzmu, czy od jakiegoś takiego właśnie przynależności do jakichś takich wielkich molochów państwowych, jak Austro-Węgry, prawda, czy Prusy, które miały taką swoją już ukształtowaną formułę życia obywatelskiego, polskość jawiła się jako pewna sfera wolności, inicjatywy, kreatywności. To też można by tutaj jakieś inne, na przykład takiego kosmopolity Józefa Rettigera też tutaj przywołać. Więc w takich kategoriach takich psychospołecznych można by tutaj mówić o takiej pewnej atrakcyjności polskości. Ta atrakcyjność była tak niebezpieczna, że właśnie w Prusach, czy w zaborze pruskim nie mamy zjawiska, które kiedyś profesor Chwalban w swojej znanej książce opisał, Polacy na służbie Moskali, to równie dobrze oczywiście możemy też Polacy na służbie Austriaków, gdy chodzi zwłaszcza o epokę autonomii galicyjskiej, ale tu nie ma w zaborze pruskim. Dlaczego? Dlatego, że to była świadoma decyzja, to znaczy nie było możliwości robienia na przykład kariery w pruskiej dyplomacji czy w pruskim korpusie oficerskim dla polskiej szlachty, nawet która chciała robić tą karierę, jedyną przepustką do tego, no to była totalna zgermanizowanie się, tak jak berlińska linia Radziwiłłów na przykład. Natomiast nie było takiego zjawiska. Tworzył się korpus oficerski II Rzeczypospolitej, my nie znajdziemy tam oficerów pochodzenia, czy którzy służyli w armii pruskiej w takiej liczbie, czy w ogóle nawet nie, jak było to, gdy chodzi o oficerów, którzy mieli staż w armii rosyjskiej, czy w CK armii. Więc to także pokazuje, że ten zepchnięty na peryferię, ta peryferyjna, można powiedzieć, do drugiej potęgi ziemia, jakim była tak zwana dzielnica pruska, czyli zabór pruski plus Górny Śląsk, no Górny Śląsk mniej oczywiście, ale powiedzmy no zabór pruski, ono był jednak nasz na tyle atrakcyjny i czy potencjał tej atrakcyjności był na tyle niebezpieczny, że ten rzeczywiście ta polityka szklanego sufitu, czy też pancernego sufitu była nałożona no, odgórnie. To znaczy nie ma nawet możliwości robienia kariery w strukturach państwa zaborczego dla tych, którzy nie wyrzekną się polskości. To jest pytanie, które nasuwa się w związku z tą atrakcyjnością jakiejś jednorodnej kultury polskiej, ale jednocześnie przecież też pękającej pod wpływem rozmaitych doświadczeń gospodarczych, rozmaitych doświadczeń no też politycznych, co tu dużo gadać. I no przecież do pewnego stopnia rewolucyjne było hasło, które rzucono w środowiskach obozu narodowo-demokratycznego, wszechpolskości. Tak? Widocznie nie było to oczywiste, że to wszystko jest takie scalone, jednolite i wspólne.
Jak panowie profesorowie patrzą na dziedzictwo tego podziału, tak? To znaczy, czy Polacy wychodzili z tego, z tej epoki rozbiorowej rzeczywiście jako zjednoczona wspólnota, czy raczej wspólnota mocno pokiereszowana z tym ponadwiekowym podziałem, granicami rozbiorowymi? Jeśli można, ja myślę tak, że jak już jesteśmy gdzieś 1918, 20, 23, to w gruncie rzeczy mamy do czynienia jednak z taką, tak, no, duchową wspólnotą, natomiast niesłychanie zróżnicowaną. I tutaj można, tak, reprezentacja polityczna na przykład. Weźmy reprezentacja polityczna Ruchu Ludowego. Przecież to są różne partie, wywodzące się z różnych zaborów. W związku z tym ludowcy z dawnego Królestwa Polskiego czy z zaboru rosyjskiego szerzej są zupełnie czym innym, mają zupełnie inny program, bardziej taki, powiedziałbym, radykalny niż ludowcy galicyjscy, jeśli można wielkopolskich powiedzieć, prawda, choć tutaj jest ten ruch wielkopolski jest jakby mniej taki politycznie chyba samodzielny na samym początku. I potem dopiero następuje zjednoczenie. Oczywiście jakbym miał się odwołać do klasycznego przykładu, to bym powiedział o tych pięciu strefach prawnych, które na ziemiach polskich obowiązują, bo jest jeszcze pewna odrębność prawa tak zwanych ziem zabranych wschodnich w stosunku do tego, co tutaj mamy w Królestwie Polskim, czy byłym Królestwie Polskim. No i jest prawo węgierskie na Spiszu, co jest taką wisienką na torcie, więc pięć sfer. A pod względem gospodarczym też zresztą wychodzimy w zupełnie różny sposób. No, tak jak. Natomiast myślę sobie, że tutaj takie największe zwycięstwo, to jest z jednej strony to jest ta wszechpolskość, która się zachowała, jeśli chodzi o elity. I to jest pewien chyba wspólny taki model kulturowy, prawda, który jest, no bo jak były powstania i te takie dla niektórych beznadziejne, straczeńcze w gruncie rzeczy walki, no to one były, jeżeli wybuchały w Królestwie Polskim, to jednak ze wsparciem z innych zaborów, co pokazuje na istnienie takiej jednak łączności kulturowej, prawda? Jest dowodem na to. I druga sprawa, to takie wielkie zwycięstwo, które się dokonało, to była ta walka o duszę tego chłopa, prawda? I ta walka o duszę tego chłopa, czy to będzie chłop galicyjski, czy to będzie chłop wielkopolski, czy to będzie chłop w Królestwie Polskim, ona została wygrana, bo to jest coś, co na początku tego XIX wieku, to jest jednak, mamy do czynienia z takim murem kulturowym między wsią a miastem, co nie jest zresztą, tak to nazwijmy, co nie jest zresztą tylko polskim zjawiskiem, prawda, w francuskim też. To Napoleon III zamienił chłopów we Francuzów, jak w tytule głośnej książki przed laty Amerykanina Eugena Webera, chyba jedynego amerykańskiego badacza dziejów Francji, którego Francuzi przetłumaczyli na francuski i cytują i uważają, bo z reguły tego nie robią, ale w tym wypadku zrobili wyjątek. Więc to też było ogromne zwycięstwo, o którym musimy tutaj wspomnieć. Ale tego zwycięstwa, które zasadniczym elementem, zgadzam się, była zwycięska walka o duszę polskiego chłopa, tych milionów Polaków, którzy potem w latach 18, 20, 23 no, tworzyli armię, która obroniła nas, jak wiadomo, nie tylko nas na przedpolach Warszawy w 20 roku, bez pracy, tak, wielu anonimowych rzeczywiście działaczy, czy też właśnie Ruchu Wszechpolskiego, Ruchu czy Obozu Narodowo-Demokratycznego, Ruchu Chrześcijańsko-Społecznego, jak w Wielkopolsce, ale też Kościoła, czy przede wszystkim Kościoła, bo gdzie spotykała się polska wieś i polski dwór przez długie dekady okresu zaborowego? Tym miejscem spotkania był Kościół, teraz przez małe K mówię.
prawda? Codzienna msza święta na poziomie parafii. Jest takie znamienne wydarzenie, kiedy na początku lat 50. XIX wieku Prusacy finansowali ze specjalnego funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Berlinie taką polskojęzyczną gadzinówkę pod tytułem Przyjaciel Chłopów, gdzie przekonywano, że nowym Kazimierzem Wielkim jest król Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern, bo on jest przyjacielem chłopów, bo on zrobił akcję uwłaszczeniową, a nie ci polscy wichrzyciele, ta szlachta, która tylko marzy o wichrzeniu, a oczywiście nie chce uwłaszczyć swoich poddanych. No to raporty landratów, którzy byli poproszeni, żeby monitorowali skuteczność oddziaływania tej gadzinówki, one były jednoznaczne, że to jest strata czasu i pieniędzy, bo co robi ten polski chłop, jak dostanie za darmo tą gazetkę, nawet jeżeli umie czytać? No to pierwsze, co robi, to idzie do księdza proboszcza, a miejscowy ksiądz proboszcz już tak to wytłumaczy, tak zinterpretuje to, co jest, że zainwestowane środki są, że powiem, kontrproduktywne. Znaczy to pokazuje, że rzeczywiście tak jak nie można zrozumieć polskiego romantyzmu bez chrześcijaństwa, zwłaszcza katolicyzmu, tak jak nie można zrozumieć polskiego ruchu pracy organicznej, czyli tego ruchu organicznikowskiego bez inspiracji chrześcijańskiej czy katolickiej, tak samo nie można zrozumieć też tego skutecznej walki o duszę polskiego chłopa, która rzeczywiście przeważyło tą szalę, że my rzeczywiście, wchodząc istotnie w okres I wojny światowej jeszcze z tymi różnicami regionalnymi, no nie zapominajmy, miliony Polaków bez szemrania poszły w szeregi armii państw zaborczych w sierpniu 1914 roku. 4 lata później miliony Polaków tworzą odradzające się Wojsko Polskie, więc ten potencjał, Który potrzebował iskry. Ta iskra rzeczywiście padła też w czasie I wojny światowej. Ja bym tutaj też tych 4 lat nie bagatelizował. Ten walec, jakim była ta wielka wojna, która się przetoczyła głównie także przez nasze ziemię, też sprawił, miał też konsekwencje społeczne. Ale ja zmierzam do tej istoty rzeczy moim zdaniem, że tutaj ta rola Kościoła, katolicyzmu też jako pewnej propozycji kulturowej jest trudna do przecenienia. Na pewno podział na te 5 stref, 3 prawnych, 3 strefy polityczne, x obiegów gospodarczych, to jest coś, co udało się przezwyciężyć, jak widać, głównie w sferze ducha, co jakkolwiek byśmy nie patrzyli na proporcje tego, co wynikało z kultury religijnej, co wynikało z rzeczywistości językowej, ale mimo wszystko jest coś takiego, co w XIX wieku jednak no, organizuje nasze doświadczenie, to znaczy doświadczenie zdrady, tak? Zdrady Polaków, którzy odmawiają funkcjonowania w tym świecie pojęć i w tym świecie odniesień, które zorganizowały nasz naród i na tyle trwale, że byliśmy w stanie przezwyciężyć te podziały zaborowe, przynajmniej w jakimś stopniu. Natomiast jak można patrzeć w ogóle na to doświadczenie zdrady? No bo nie było nim pójście do armii zaborczej w momencie powszechnej mobilizacji pierwszowojennej. To co było zdradą na przykład w drugiej połowie XIX wieku? Jak to ująć? Kto był renegatem? Ja odwołam się do tej wspomnianej gadzinówki polskojęzycznej, której redaktorem był Eugeniusz Breza. Dziennikarz z Poznania, Polak, którego przodek z kolei brał Jurgielt od wielkiego elektora Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna i zrywał sejmy na polecenie tegoż w latach 70. XVII wieku. No i, że tak powiem, można powiedzieć, dziedzictwo zdrady przeszło na Eugeniusza. Jeżeli pan profesor pyta właśnie, co było zdradą, no to właśnie to. Czyli takie świadome i można powiedzieć ponadprogramowe wysługiwanie się
władzy zaborczej, żeby ewidentnie szkodzić sprawie polskiej w istotnym jej fragmencie, bo najistotniejszym fragmentem tejże, albo inaczej patrząc z perspektywy zaborców, ich strategicznym celem wszystkich zaborców, wszystkich, trzech, było rozbicie polskiej wspólnoty narodowej, trwałe rozbicie. No bo takie zjawiska jak rabacja, to jest rabacja galicyjska i te marzenie Bismarcka o stworzeniu dwóch narodów, prawda, chłopski naród lojalny wobec Prus i ten, tych buntowników, których będziemy mieli pod kontrolą, bo jest ich mniej. No i to, co po powstaniu styczniowym robiono w zaborze rosyjskim, czy zwłaszcza w Królestwie Polskim. No więc, więc to jest tutaj zdrada w tym wycinku, tym strategicznie ważnym, albo inaczej odstępstwo było zdradą. Tak to można by zdefiniować. Tak, jest taki dość, bo to ten przykład, który pan profesor przytoczył, jest, jest taki skrajny i jasny. Natomiast jest cała sfera, zastanawiam się jak duża, cała sfera takiej pewnej szarości. Bo z jednej strony to chyba Słonimski w wspomnieniach opisuje, że Rosjanin jak przychodził do Polaka, prawda, to gdzieś tutaj w Warszawie, no to w zasadzie jak przychodzili ci Rosjanie, no to jakoś tak starali się wyjść tylnymi schodami dla służby, prawda, czy coś takiego się ich wpuszczało. No ale to jest jakby jedna taka wyidealizowany obraz tego. Natomiast jak się czyta wspomnienia różnych wojskowych generałów z okresu II Rzeczypospolitej, którzy zaczynali swoją karierę wojskową w armii rosyjskiej czy w armii austriackiej, oni wszyscy piszą w ten sposób, że wstąpiłem na służbę, bo uważałem, że wprawdzie Polska nie ma, nie ma państwa polskiego, ale powinni być jacyś Polacy, którzy będą mieli pojęcie o, prawda, o sztuce wojennej. Pytanie, na ile to jest taka odwrócona racjonalizacja działania, a na ile jest to jakaś konieczność życiowa po prostu. Nie chcę powiedzieć, unikam tego słowa zdrada, ale konieczność życiowa, bo to przywołany przeze mnie Napoleon Cybulski, odkrywca adrenaliny, prawda, no to on zaczynał od wojskowej, on wywodził się z Litwy, Wojskowej Akademii Medycznej rosyjskiej. Wiadomo dlaczego, dlatego że po prostu tam była nauka bezpłatna. On wyjechał potem do Austrii i został profesorem na ujocie. Natomiast to pokazuje pewną taką sytuację konieczności. I czy ta sytuacja konieczności, czy ona jest doświadczeniem, prawda, na jak dużej grupy ludzi. No nie każdy może reprezentować wolny zawód, być prawnikiem, powiedzmy adwokatem, skoro nie ma dla ludzi wykształconych możliwości kariery jakiejś administracyjnej. Mówię o Królestwie Polskim, prawda? No jest czas próby. Jest ten moment, kiedy rzeczywiście wtedy, no, jak to się mówi, kiedyś mówiono próba charakterów, no bo można być oficerem w armii carskiej, a jednocześnie zostać dyktatorem powstania styczniowego i stać się bohaterem dla kolejnych pokoleń. Mówię o Romualdzie Traugucie, prawda, który był, mówią świadectwa, doskonałym oficerem, w sensie rzemiosła wojskowego. I kiedy powstała II Rzeczpospolita, wielu z tych, którzy rzeczywiście mogli potem sobie dopisać tą racjonalizację, ale oni jednak wstępowali w szeregi tworzącego się Wojska Polskiego. Przecież nikt nie wiedział wtedy, że my wygramy w sierpniu 1920 roku pod Warszawą, że to państwo powstanie, że ta armia być może, nie wiem, no, podzieli losy armii Królestwa Polskiego z wojny polsko-rosyjskiej 1830-31 i będzie zniszczona. Nikt tego nie wiedział, ale jednak wielu z nich wstępowało w szeregi Wojska Polskiego. No i to jest właśnie, już pomijając ten właśnie efekt racjonalizacji ex post, ale to jest zupełnie co innego niż, no właśnie, działanie świadomie na szkodę, tak można powiedzieć, ponadwymiarowo w takim strategicznie ważnym dla przetrwania narodu fragmencie naszej egzystencji. To już jest zdrada. Profesorze. W sferze pracy ducha, czyli w sferze literatury o mianie, czy o podejrzenie zdrady można się było narazić
bardzo łatwo i prosto cały XIX wiek. To są takie dyskusje literackie, dość tutaj przypomnieć dyskusję, jaką toczył Krasiński na temat zmoskalenia Adama, czyli Adama Mickiewicza. Cała epoka pozytywizmu to jest dyskusja o granicach, które trzeba wytyczyć, aby być lojalnym Polakiem. Tutaj najbardziej taka czujna była Eliza Orzeszkowa, która wielokrotnie formułowała zarzut odstępstwa narodowego wobec wielu wybitnych Polaków, między innymi wobec Henryka Sienkiewicza, kiedy ten przystąpił do obozu konserwatywnego, który z jej perspektywy jawił się jako bardziej kosmopolityczny. Dość tutaj przytoczyć słynną dyskusję o tak zwanej emigracji zdolności. To Eliza Orzeszkowa ukuła takie neologizmy jak argonauta czy australczyk na określenie działaczy, którzy z tej perspektywy mogą się jawić po prostu jako pionierzy przemysłu, jako właśnie ludzie pracy organicznej, ale prowadzący tą pracę na innych polach niż to najbliższe otoczenie krajowe, tak? Bolesław Prus wielokrotnie ocierał się o zarzut zaprzaństwa narodowego. Zresztą z jego listów wynika, że wielokrotnie miał takie słowianofilskie czy panslawistyczne tendencje. Tak, po powstaniu styczniowym wprost pisał o chorobliwym patriotyzmie, od którego trzeba się odciąć i udać się najlepiej do Petersburga, gdzie jest silne ognisko życia słowiańskiego, które da mu jakąś przyszłość. Później współpracował z petersburskim krajem, którym ważną rolę odgrywał taki humanista, prawnik Włodzimierz Spasowicz, który z dzisiejszej perspektywy także nie może być określony jako zdrajca, tylko jako pewien człowiek, który ma swoją formułę pracy organicznej na rzecz wspólnoty, jakąś wspólnotę współpracy polsko-rosyjskiej. Trzeba też pamiętać, że Roman Dmowski przecież przez długi czas prezentował orientację prorosyjską z pełną świadomością pewnych obciążeń, tak, ale na przykład przyjął doktorat honoris causa bodajże Uniwersytetu w Cambridge, który jest motywowany jest laudacją na rzecz wybitnego polityka działającego na rzecz Rosji. Więc być może jest to właśnie taka strategia pozytywistyczna, którą realia polityczne wymuszały, ale gdy spojrzymy z pewnej perspektywy na biografię tych ludzi, takich jak Joseph Conrad chociażby, to oni pod koniec życia swoim czynem zawsze tworzyli jakąś taki testament ideowy, taką palinodię, gdzie te wszystkie ruchy okazywały się ruchami na rzecz ojczyzny, na rzecz odrodzenia ojczyzny. I w końcu to Konrad ustami Lorda Jima pisze, że chodzi o to, żeby trwać usque ad finem. Trudno oddzielić to od dziedzictwa polskiego romantyzmu, jakkolwiek by intensywnie przed nim uciekał Joseph Conrad. Te słowa w młodości wpoił Konradowi stryj Tadeusz Bobrowski. Także i on to potem właśnie w postaci Steina, tak, w Lordzie Jimie te słowa wypowiada. Czy to jest wszystko dziedzictwo ukształtowania przez literaturę, bo Konrad przecież był przeniknięty poprzez swojego ojca Apollona Korzeniowskiego tą całym literackim, romantycznym dziedzictwem. I ten Krasiński, który tępił moskalofilstwo czy zmoskalenie Mickiewicza, to w końcu on napisał te słowa, my wszyscy z niego, o Mickiewiczu. A z kolei ojciec Zygmunta Krasińskiego, generał Wincenty Krasiński, bohater spod Somosiery, no można powiedzieć gwiazda epoki napoleońskiej, tego heroizmu, bohaterstwa, którzy walczyli z szablą o Polskę u boku cesarza Francuzów. No jak wiadomo, kiedy wybuchło powstanie listopadowe, udał się do Petersburga i uważał, że oni gubią ojczyznę, prawda? No i to są te skomplikowane losy. Ja tylko bym chciał zaprotestować przeciwko
temu, że Roman Dmowski prezentował opcję prorosyjską. On był przede wszystkim opcji antyniemieckiej. Jego spojrzenie na Rosję było funkcją tej zasadniczej antyniemieckości, znaczy przekonania, że z tych naszych dwóch wrogów bardziej groźni są Niemcy. Dlaczego? Bo są bardziej rozwinięci i są bardziej się rozwijają ciągle. Natomiast Rosja jest, ma walor taki, że jest słabsza. A poza tym czekają druga rewolucja, która ją rozłoży już zupełnie. No, pisze o tym w książce z 1908 roku, Niemcy, Rosja i kwestia Polska, więc nie był prorokiem w 1919 roku, tylko był w 1908. To jest oczywista sprawa, tylko że mimo wszystko to nie pozwalało Odmowskiemu na czynienie jednoznacznych gestów politycznych, na przykład w Anglii. Tak? Tam się musiał jawić jako zwolennik rosyjskości, prawda? Ale przyjęcie honorowego doktoratu Cambridge, no to jednak było powszechnie odbierane nie jako, że tak powiem, akces do obozu filorosyjskiego, tylko jednak jako uznanie też no, pisarza politycznego, który jakby nie było, był tłumaczony i czytany. No przecież książka Niemcy, Rosja, kwestia Polska była przetłumaczona i na francuski, i na angielski, więc to była postać no, niezupełnie znikąd. To na pewno, ale jak już jesteśmy przy Romanie Dmowskim i dylematach, które on stawiał, to jednym z tych dylematów jest pojawienie się problemu ułożenia sobie relacji z tymi grupami narodowymi, które właśnie w tym okresie, to znaczy na przełomie XIX i XX wieku, krzepną na terenie dawnych ziem polskich. Tak, mamy rozwijający się między innymi naród ukraiński, tożsamość żydowską, która nabiera takiego elementu politycznego, łącznie z później ruchem syjonistycznym, który pokazuje, że Żydzi mają pewne aspiracje no, do własnego państwa, do życia politycznego w pełnym tego słowa znaczeniu. Białorusini, Litwini. Jak można byłoby powiedzieć, do jakiego stopnia te wyzwania właśnie brały się z jakichś okoliczności XIX-wiecznych, okoliczności rozbiorowych i do jakiego stopnia naznaczyło nas to później w trudnym okresie międzywojennym, kiedy te kwestie będą no, w znacznej mierze, tak się to określa, być jednym z największych wyzwań tego już niepodległego państwa polskiego. Czy to jest dziedzictwo rozbiorów? No, z pewnością jest dziedzictwem rozbiorów, czy skutki polityki, którą zaborcy prowadzili, według starej, klasycznej, imperialnej zasady dzieli rząd, divide et impera. To nie tylko ten okres, można powiedzieć, przedwojenny zaborów, mówię przed I wojną światową, ale jeszcze można powiedzieć bardziej i jeszcze bezpośrednio potem w sensie sąsiedztwa chronologicznego rzutował na okres II Rzeczypospolitej to, co na przykład robiła niemiecka administracja okupacyjna na obszarach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, które znalazły się w tej administracji Oberost, to znaczy obejmującej, można powiedzieć, z grubsza ziemię litewsko-białoruskie, ale ona też dochodziła na Podlasie. No i tam ewidentnie, i tu znowu pojawia się wielki, w cudzysłowie, przyjaciel Polaków, Ludendorff, który był głównym, można powiedzieć, de facto kierownikiem tej administracji. On prowadził politykę, mówił o tym wprost, na przykład celowego upośledzenia polskiego szkolnictwa w latach 1915-18 na tych ziemiach, a można powiedzieć wspierania z kolei szkolnictwa litewskiego, zwłaszcza litewskiego czy białoruskiego, tak aby, bo taka była polityka, żeby skłócić te narodowości i żeby państwo zaborcze, w tym przypadku Niemcy, występowały w roli tego, który będzie ich tutaj godził, będzie ich cywilizował, no bo inaczej bez nas by się pozabijali. Tak zresztą ta potem propaganda u zarania II Rzeczypospolitej w Niemczech głosiła, że Polacy mają tego rozpolnische Wahnsinn, to znaczy szaleństwo Wielkiej Polski, przy czym
przez pojęcie Wielkiej Polski rozumiano dążenie Polaków po prostu do scalenia trzech ziem, znaczy trzech zaborów. I to było dla nich no, coś horrendum i dowód na to, że Polacy będą z pewnością uciskać wszystkie inne mniejszości narodowe, poczynając od niemieckiej i żydowskiej. I w tym sensie także tutaj mamy dziedzictwo rozbiorów właśnie tych, zwłaszcza tej ostatniej fazy. Mówię tutaj także o pierwszej wojnie światowej. Ona jest bardzo istotna, bo to też rzutowało bardzo bezpośrednio na epokę twórców II Rzeczpospolitej, gdzie właśnie grano przeciwko, to znaczy wygrywano narodowości przeciwko niepodległości, aspiracjom niepodległościowym polskim, a z drugiej strony dostarczano amunicji do takiej dyfamacyjnej propagandy antypolskiej, która przedstawiała perspektywę w ogóle odzyskania przez Polskę niepodległości jako perspektywę też wzniecenia tutaj waśni etnicznych, nienawiści, pogromów i tak dalej. Czy któryś z panów profesorów jeszcze coś na temat tego dziedzictwa? No bo ten proces tak, tworzenia się młodych narodów, czy krzepnięcia młodych narodów, trudno jest powiedzieć tutaj o narodzie ukraińskim czy żydowskim, że one są takie super młode, to znaczy zwłaszcza żydowski, prawda? Natomiast no, one swoje aspiracje polityczne kształtują właśnie w tym momencie, kiedy Polacy no, także próbują w nowy sposób powiedzieć o swoich ambicjach politycznych, dochodzi ostatecznie do sporu, tak? Znaczy sporów i starć w czasie pod koniec pierwszej wojny światowej i na początku niepodległości, ale czy to rzeczywiście jest tylko i wyłącznie kwestia powiedziałbym rozgrywania tych krzepnących tożsamości przez władze zaborcze? Nie, oczywiście, że nie. To jest też kwestia jakby samoistnych procesów. Naród żydowski w drugiej połowie XIX wieku został objęty dokładnie tymi samymi procesami socjospołecznymi, które dotyczyły innych nacji, zwłaszcza w Europie Wschodniej, czyli zaczęli się emancypować narodowo. Elity żydowskie zaczęły się łączyć w swoich dążeniach ku zbudowaniu własnego państwa. Tutaj momentem przełomowym jest publikacja pracy twórcy nowoczesnego syjonizmu Teodora Herca Der Judenstaat, czyli państwo żydowskie, który Herz opisuje w takiej może trochę utopijnej formule właśnie możliwość zbudowania narodowego państwa żydowskiego, nie precyzując jeszcze miejsca, gdzie to się ma zrealizować, ale jednym z takich miejsc miało być także, by elity żydowskie brały pod uwagę, że to będą tereny, tereny polskie, tak? Tereny, przede wszystkim gdzieś na terenie zaboru rosyjskiego. No i to prowadzi do kształtowania się elit syjonistycznych także na terenie przede wszystkim zaboru pruskiego i rosyjskiego. W zaborze pruskim w zasadzie nie ma żadnych tendencji propolskich ze strony żydowskiej. Powstanie wielkopolskie jest traktowane bardzo wrogo ze strony, to pokazują biografie różnych intelektualistów, humanistów, ale także przedsiębiorców z tego zaboru. Natomiast duża część elit żydowskich w zaborze rosyjskim już na przełomie XIX-XX wieku po prostu prowadzi pracę nad stworzeniem elit syjonistycznych, czyli no, powstają takie organizacje, takie instytucje, które krzewią te idee, które pozostają w absolutnej emulacji z dążeniami polskimi i pokazują, że asymilacyjne dążenia pozytywistów, które miały charakter utopijny, w tym momencie są okazują się kompletną mrzonką. Oczywiście procesy asymilacyjne ze strony ludności żydowskiej zachodzą, ale one dotyczą mniejszości, pewnych wyjątków, elit. Oczywiście duża część inteligencji polskiej jest pochodzenia żydowskiego, ale w swojej przeważającej części jednak Żydzi mają tutaj dążenia albo kosmopolityczne, bo łączą się z ruchami powiedzmy sobie socjalistyczno-komunistycznymi, albo z drugiej strony właśnie mają takie skłonności nacjonalistyczne, które doprowadziły w końcu do stworzenia państwa Izrael po II wojnie światowej.
No tak, ale mówimy tutaj o pewnej konsekwencji długiego trwania, naprawdę już bardzo długiego, który sięga daleko przed wiek XIX. Bo jednak dawna Rzeczpospolita, prawda, czy dawna, tak, no Rzeczpospolita, trzeba powiedzieć, mimo że sięgamy gdzieś tam do średniowiecza, no w gruncie rzeczy są tutaj tacy, powiedziałbym, autochtoni, prawda, czyli Polacy, Rusini, ale są grupy napływowe, grupy etniczne napływowe, które zaczynają już ten napływ gdzieś w średniowieczu. A więc to są Żydzi, to są Romowie, a właściwie Cyganie, bo oni w ten sposób się określali. Najstarszy poświadczony w księgach krakowskich w XV wieku się nazywa po prostu Cygan. I już, no to dzisiaj się mówi oczywiście Romowie. No, jakieś mniej inne grupy typu Szkoci czy coś, napływający Ormianie, tak, oczywiście. Napływający i mający ogromny wkład zresztą w kształtowanie takich gustów w ogóle, no, polskich. W końcu w jakich to my strojach chodziliśmy w czasach Rzeczypospolitej, prawda, absolutnie niezachodniej mody. Więc i to jest też trochę taka porażka też polskiego myślenia o tych innych narodach w XIX wieku, dlatego że kim są Rusini? Prawda? No to są Rusini, to jest właściwie taka część nasza. Myśmy tego nie dostrzegali. I na mnie to szczególnie duże wrażenie zrobiło taki tekst Bolesława Prusa, gdzie on się wypowiada na temat ruchu litewskiego. I mówi, że Litwini są jak taki pasażer spóźniony na pociąg. Gdzieś gonią po peronie i usiłują wejść, prawda, na ten pociąg nowoczesności. No i to nie jest dla nich miejsce. I ja Prusa czytałem oczywiście w szkole, badań nie prowadziłem, ale trochę też jako historyk czytałem różne tam jego rzeczy. I to był dla mnie szok. Jak przeczytałem ten sąd, nie pamiętam gdzie to było dość przypadkiem. Jeden jest z felietonu. Tak, i to właśnie w którymś felietonie, nie potrafię wskazać dokładnie który. I zrobiłem taki eksperyment z dzieckiem najmłodszym, bo on czytał Krzyżaków. I to podstawówka. I mu zrobiłem tak, powiedziałem, słuchaj, to ty czytaj sobie tych Krzyżaków i powiedz mi, co ty się o Litwie z tego dowiedziałaś? A pisał Henryk Sienkiewicz, Litwos, jeden z pseudonimów. No i to, co mi powiedział, to był czarny obraz. A przecież nie był to wróg Litwy, Litwos, prawda? Więc to też tutaj musimy spojrzeć na siebie z tego punktu widzenia, żeśmy pewnych rzeczy nie dostrzegli, pewnych rzeczy, z których tego unarodowienia, z których rzeczy sami żeśmy skorzystali, prawda? Może to jest naturalne, może tak jest rzeczywiście, ale myślę, że ten konflikt też się zaogniał właśnie z tego powodu. Ponieważ no, świadkami naszej rozmowy są widzowie i dotarło do nas pytanie jednego z widzów, które w jakimś sensie pozwala nam przejść do ostatniego zagadnienia tej debaty, bo powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Co nam pyta widz, co nam zostało po zaborach? Czy są panowie w stanie wymienić po jednym pozytywie, jaki został dzisiaj po zaborach? No ja mogę powiedzieć, że chciałbym to pytanie rozszerzyć, to znaczy, czy w ogóle nam coś pozostało po zaborach, tak? Bo to jest, i jeżeli widzicie panowie rzeczywiście te pozytywy, to bardzo proszę. Nie, no jednak pozostało. To znaczy, ja tam jestem z Mazowsza oczywiście, w związku z tym My Mazowszanie zostaliśmy wcieleni, prawda, tutaj w XVI wieku już, ale no proszę popatrzeć, jak się mają Ślązacy prawdziwi, co myślą na temat tych z Zagłębia Dąbrowskiego i odwrotnie, no jest to jakaś pozostałość tego właśnie okresu zaborowego, więc myślę takie... Ale czy to pozytywne? Nie. Są, no nie wiem, bo na tych odrębnościach rodzą się też takie tożsamości lokalne.
które mówią w ten sposób, że no proszę bardzo, bo ci tutaj, ci z tego Mazowsza tam się ciągle awanturowali, robili powstania i prawda, a Wielkopolska to jest praca. Oni tak nie umieją. Zresztą to Mazowsze jest jaki jest, no. Wszyscy wiemy. Więc takie tożsamości lokalne z tego się biorą i one są pozostałością niewątpliwie tych zaborów, tak jak nawierzchnia do niedawna jeszcze. Nawierzchnia gdzieś tam za Grajewem, jak się jechało i przekraczało się dawną granicę zaborową, zmieniała się od razu nawierzchnia. Teraz tam oczywiście Gdaka dużo robi, żeby to wszystko pozmieniać i zatrzeć te różnice zaborowe. No ale jesteśmy w 2022 roku, a zabory się skończyły ponad 100 lat temu i dopiero teraz Gdaka coś usiłuje za te granice, te różnice zatrzeć. Więc coś zostało. Nie wiem, czy to jest pozytywne, czy negatywne, ale coś zostało. Natomiast jak już mam powiedzieć coś, co pozytywnego, to myślę sobie tak, że jednak takie wyobrażenie polskości, to, że my bijemy złego, że oceniamy politykę w kategoriach w dużej mierze moralnych, to i dzisiaj widać, to jest bardzo aktualne, no to też jest, to jest jakiś taki element XIX-wieczny, taki element romantyczny, taki element utopijny, taki element powstańczy. Prawda? Tak. Zgadza się, XIX-wieczny, ale jednak wbrew zaborcom, czy wbrew temu, co oni tutaj przynieśli, czy wzorcom kultury politycznej, które oni przynieśli, czytaj na przykład Realpolitik, która krwią i żelazem dąży do sukcesu, a my mówimy, bo moc to duch, tak? To nie tylko zresztą wielcy wieszczowie, ale przede wszystkim oni, którzy ukształtowali także pokolenia organiczników. Jak się czyta wspomnienia wielu wielkopolskich bohaterów pracy organicznej typu Tadeusz Kryspin-Jackowski, no to on mówi, że jego ukształtował Zygmunt Krasiński, bo wieszczów się czytało w domu. Jemu akurat osobiście do serca przemówił autor Psalmów Przyszłości. I tak, rzeczywiście to doświadczenie, które, no właśnie, to przekonanie o tym, że żeby prowadzić politykę realną, trzeba odwołać się do realnie istniejących nastrojów w społeczeństwie, które są jednak w jakimś sensie mniejszym lub większym ukształtowane przez etos chrześcijański, czyli ta rola etyki w polityce, że mamy poczucie tego, że trzeba na przykład pomagać tym, którym dzieje się krzywda, niesprawiedliwość, którym wypowiedziano wojnę, których imię jako narodu chcą wymazać w ogóle z mapy Europy i podważyć jego sensowność. To widzieliśmy także w ostatnich miesiącach w Polsce. Czytaj, reakcja na wojnę na Ukrainie i przyjęcie tutaj milionów uchodźców z tego państwa. Więc tak, ten etos się ukształtował w XIX wieku, ale nie dzięki, tylko pomimo zaborców. Więc po zaborach została nam po prostu silna tożsamość narodowa i ogromne dziedzictwo kulturalne, ogromna energia duchowa, którą musimy, czy jeszcze nie jesteśmy w stanie jeszcze do końca przetrawić do dzisiaj. Dość tutaj wymienić to jedno nazwisko, Cyprian Kamil Norwid, ale też i Stanisław Brzozowski, czy Stanisław Wyspiański. Bez tej energii duchowej, bez tego dziedzictwa niemożliwe było przetrwanie polskości w wieku XX. Komuniści w swojej naiwności, gdy chcieli tutaj ten swój ustrój implementować, no to jeżeli chcieli to rzeczywiście odnieść sukces, to powinni w szkole zabronić nauczania literatury polskiej. Może wtedy by się to udało. Może mi się wydaje, że może teraz prędzej to się uda postmodernistom, którzy także teraz toczą walkę o bój dusz, więc dbajmy o to, aby te lektury z XIX wieku, Mickiewicz, Krasiński, Norwid, Prus, Sienkiewicz, pozostały na stałe. Jeżeli to zniknie, to i my wtedy też znikniemy. Pamiętam, w szkole PRL-owskiej uczyłem się Nieboskiej Komedii, utworu iście kontrrewolucyjnego. W szkole PRL-owskiej. Dzisiaj Nieboskiej Komedii nie ma. Nie ma w Polsce. To są te paradoksy. No tak, jesteśmy w dobie paradoksów. Dziękuję bardzo za tą refleksję nad dziedzictwem zaborów.
Ja mogę tylko powiedzieć, że jako warszawiak jestem wdzięczny prezydentowi Sokratesowi Starynkiewiczowi za ucywilizowanie mojego miasta, ale jako żywo raczej uważam go za ewenement w rosyjskiej administracji, a nie za... Był opolaczony. O właśnie, no. Profesor... W sposób tajny. To wszystko tłumaczy, panie profesorze. Bardzo dziękuję i zapraszam w przyszłym miesiącu na dyskusję, komu zawdzięczamy niepodległość. Mam nadzieję, że zechcą państwo nam towarzyszyć. Dziękuję bardzo panowie profesorowie, dziękuję państwu. Dziękujemy za zaproszenie.